poważny gość RDC. Na zegarze 8.41, a w studio przed mikrofonem Piotr Gursztyn. Dzień dobry, a przed drugim mikrofonem Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Dzisiaj 23 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Książki. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie coś rozdawało, jakieś książki? Nie, myślę, że my nie bawimy się w happeningi polityczne. Dlaczego? Uprawiamy, nowa książka Jarosława Kaczyńskiego ma wyjść. Uprawiamy, panie redaktorze, szanowni państwo, uprawiamy poważną politykę, bo poważne problemy chcemy w Polsce rozwiązywać, a happeningi zostawiamy innym. Tak jak nowa książka Jarosława Kaczyńskiego przecież ma wyjść. Byłby dobry moment, żeby ją rozdać. To dobrze, no to mam nadzieję, że duża część Polaków ją przeczyta, natomiast ja powtórzę jeszcze raz, naprawdę wróćmy do poważnej dyskusji, do poważnej polityki, a nie do happeningu. Partie to robią. No dzisiaj SLD rozdaje książki, całkiem fajne. Ruch Palikota, jakąś książkę o marihuanie dla hobbystów. No właśnie, to niech słuchacze ocenią, czy to są poważne siły polityczne, które mają jakąś ofertę dla Polaków. No, jak się nie ma oferty dla Polaków, no to się próbuje ratować właśnie w ten sposób. Książka o marihuanie. Życzę powodzenia. No nie, SLD rozdaje Faraona na przykład. No. Ja nie też mam go fajnie, w biblioteczce. Też fajnie. No nie, no Faraon, książka o marihuanie jest chyba różnica jakościowa. No jest bardzo duża różnica, oczywiście. Natomiast no pytanie, po co taka partia jak SLD to robi? No to widać wyraźnie, że SLD nie ma jakiegoś pomysłu na Polskę. Zresztą ostatnie wybory w Rybniku pokazały, jak Polacy oceniają SLD. Kandydat SLD dostał tam zaledwie 700 głosów. Wyraźnie ta partia została oceniana jako partia, która no, niczego Polakom nie oferuje. No więc przynajmniej może postanowiła zaoferować Faraona. Rozumiem, że Rybnik to teraz taka dla Prawa i Sprawiedliwości coś w rodzaju Częstochowy, Jasnej Góry. Święte miejsce. No nie, no bez przesady. No, nie porównujmy jednak tych dwóch miejsc. Mówię o przenośni. Natomiast oczywiście to jest ważny sygnał. Też jakby nie popadamy w euforię, żeby było jasne. To przecież wiadomo, że nie są to wybory w pełni reprezentatywne. To są wybory jednak z stosunkowo niską frekwencją, chociaż trzeba przyznać, że wyższą niż się chyba wszyscy spodziewali, bo dotychczas wybory uzupełniające do Senatu no, cieszyły się wielokrotnie niższym zainteresowaniem niż te wybory w Rybniku. Ale nie są to jednak wybory reprezentatywne. Natomiast są ważnym sygnałem odwrotu Platformy Obywatelskiej i pokazują, że PiS jest w stanie wygrywać wybory. A pan gdzieś tam jeździł? Tak, byłem razem z całym klubem, bo mieliśmy wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego właśnie w Rybniku. Dyskutowaliśmy o problemach Śląska. My traktujemy problemy Śląska oczywiście poważnie i mamy również dla tego regionu ofertę. Region Śląski został dotknięty w większym może nawet stopniu niż inne regiony załamaniem gospodarczym z czasów rządu właśnie tego rządu Donalda Tuska. Mamy propozycje dla bezrobotnych, mamy propozycje dla przedsiębiorców. Myślę, że to jest dobra oferta dla Śląska. Bo ja tak sobie myślę, że ten wynik może być zachwiany, nie odbierając zasług ciężkiej pracy kandydatowi PiSu i jego kolegom i koleżankom, że ten wynik jest o tyle zachwiany, że po pierwsze było bardzo mocne wsparcie z centrali, a tego się już nie da zrobić w zwykłych wyborach, że wszystkie gminy i powiaty się w Polsce objedzie, a po drugie, to jest mało znany fakt, ale to wystarczy sprawdzić na stronach Państwowej Komisji Wyborczej, to był teren, gdzie PiS miał zawsze bardzo dobre wyniki wyborcze. To dobrze, to cieszę się, że to jest taki teren. Łatwo przyszło to zwycięstwo. No nie powiedziałbym, żeby przyszło łatwo, jednak przypomnę, że w wyborach parlamentarnych, ostatnich wyborach parlamentarnych senatorem został tam przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, już nieżyjący dzisiaj pan profesor Motyczka. No dlatego mieliśmy te wybory uzupełniające właśnie, że senator wybrany w wyborach niestety zmarł, ale był to reprezentant Platformy Obywatelskiej, więc no jednak ostatnio wygrała tam Platforma Obywatelska, prawda? Więc stawianie takiej tezy, że to jest taki bastion PiSu nie jest chyba do końca uprawnione. Czy wsparcie z centrali zadziałało? No a któż zabronił Platformie Obywatelskiej również takiego wsparcia? Oczywiście, że nikt swojemu, nie zabronił, tylko swojemu kandydatowi. Kiedy to nie będą wybory w jednym okręgu, nie da się objechać całego kraju. Otóż, panie redaktorze, da się objechać cały kraj pod warunkiem, że nie robi się tego w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy kampanii wyborczej, bo rzeczywiście wtedy się nie da. Natomiast my, a mówię to o Prawie i Sprawiedliwości, traktujemy naszą misję polityczną poważnie i ten objazd
po kraju i spotkania z Polakami prowadzimy przez cały czas, przez całe 4 lata. Wszyscy najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości jeżdżą po Polsce, spotykają się z Polakami. Naszą ambicją jest odwiedzić rzeczywiście co najmniej każdy powiat na początek, a potem pewnie będziemy chcieli również po kilka spotkań w powiecie robić. Chcemy właśnie z naszym przekazem dotrzeć do ludzi, pokazać, że mamy ofertę, dobrą ofertę dla Polaków. Mówię, no, my jakby jesteśmy może inni niż inni politycy, nie skupiamy się tylko na takim mamieniu Polaków w czasie kampanii wyborczej, tylko cały czas pracujemy. Będą też przedterminowe wybory, tylko że samorządowe w Elblągu i myślę, że to będzie dopiero test dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest już taki rdzennie platformerski teren, tam struktury, a to wiem, bo stamtąd pochodzę, macie, no jednak co tu dużo gadać, wcale nie jakieś szczególnie mocne. No to zobaczymy jaki wynik dadzą te wybory, natomiast znowu, no taka teza, czy to platformerski teren, na pewno tak, no to jest jakby Pomorze właściwie, prawda? Elbląg, pomimo, że województwie warmińsko-mazurskim, ale tak naprawdę blisko Gdańska. Natomiast przypomnę, że wcześniej przez kilka kadencji rządził tam prezydent wywodzący się z lewicy, z SLD. Prawda? Więc to jest taki świeży nabytek Platformy Obywatelskiej, ale to też symptomatyczne, że prezydent z Platformy Obywatelskiej no, nie zagrzał miejsca w Elblągu, bo po niecałych 2 latach rządów został odwołany przez mieszkańców. To też pokazuje, jak mieszkańcy oceniają władzę Platformy Obywatelskiej. No zobaczymy. My poważnie również traktujemy te wybory samorządowe. Przypomnę, że będzie wyjazdowe posiedzenie klubu? Nie wiem. Zobaczymy, jakie będzie zaangażowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzystów w tą kampanię, ale my chcemy wygrywać wybory. Oczywiście nie będę mówił, że jest inaczej. No myślę, Jarosław Kaczyński był kiedyś senatorem Elbląga. Tak. Jarosław Kaczyński z dużym sentymentem i bardzo ciepło zawsze wypowiada się o Elblągu, o tym regionie. Jest on mu bliski, więc na pewno będziemy się angażować w tą kampanię, tak jak w każdą kampanię wyborczą. Ja przypomnę, że w ostatnim czasie były wybory uzupełniające, między innymi w Trzciance, to jest w województwie wielkopolskim, gdzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrał wybory, mimo że to też właśnie był taki wcześniej taki matecznik, można powiedzieć, Platformy Obywatelskiej. Ja walczę. Każda partia może wskazać... No może nie każda, bo właśnie nie bardzo potrafię wskazać miejsca, gdzie ostatnio Platforma Obywatelska i jej kandydaci wygrywali wybory. No, ja stawiam tezę, oczywiście... Jak powiedziałem na początku, z całym zastrzeżeniem, że to są bardzo punktowe wybory, że one na pewno nie mogą być traktowane jako jakiś wyraz tego, co się dzieje w całym kraju w polityce, ale jednak jest to bardzo wyraźny sygnał. Następuje odwrót od Platformy Obywatelskiej. Wyborcy Platformy Obywatelskiej dochodzą do przekonania, że nie warto na tą partię dłużej głosować. No późno, muszę powiedzieć, późno taka konstatacja, biorąc pod uwagę, jak te rządy Platformy wyglądają w Polsce, ale dobrze, lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że to jest zapowiedź zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach parlamentarnych. No i wyobraźmy sobie to zwycięstwo, bo przez pewien, nie wiem, czy to przypadek, czy jakiś taki zbieg okoliczności, czy może rzeczywiście trend widać. W Rybniku kandydat z PiS ma 28%, następny 20%, powiedzmy, że to byłaby Platforma, choć tam Platforma jest trzecia. Potem 18%, powiedzmy, że to jest Lewica. No ten raz się trochę psuje tu wynik, no ale jakoś rozdzielimy te głosy. PSL tam się odwzorował dokładnie 8%. No i mamy takie wybory do Sejmu, znaczy taki wynik wyborów do Sejmu. No i co wtedy? No ja myślę, że akurat takiego wyniku wyborów do Sejmu nie będziemy mieli. No słusznie pan zauważył, tam jednak kandydaci, na drugie miejsce zajął jednak kandydat niepartyjny. Solidarności. No właśnie, prawda? Więc, teraz kandydat nie wsparł PiSu. To prawda, ale ja biorę też pod uwagę różnego rodzaju lokalne uwarunkowania. Natomiast wydaje mi się, że rzecz nieprawdopodobną, żeby Solidarność nie wsparła PiSu w wyborach parlamentarnych, bo my mamy po prostu zbieżny program w bardzo wielu miejscach i byłoby to dziwne, gdyby Solidarność, nie wiem, wsparła jakąś inną siłę polityczną albo co, no nie, próbowała wytworzyć własną siłę polityczną, no raczej wydaje się to mało prawdopodobne, więc ja bym raczej sumował poparcie tych dwóch kandydatów, co daje taki wynik, który pozwoliłby Prawu i Sprawiedliwości na zawrót głowy od sukcesów.
No, ale jeśli się bawimy, no jeśli się bawimy tymi wyborami w Rybniku, no to możemy się właśnie bawić na różne sposoby, tylko pokazuję. Natomiast już poważnie mówiąc o wyborach parlamentarnych, no to trzeba powiedzieć tak, no naszą ambicją oczywiście jest wygrać tak, aby móc rządzić samodzielnie, a to potrzebujemy wyników lekko przekraczającego 40% poparcia. To wiadomo. To nie jest coś, co jest niemożliwe do osiągnięcia. A jeśli byłoby niemożliwe, to wtedy powstanie koalicja Platformy SLD, a PiS kolejne 4 lata będzie w opozycji. Panie redaktorze, zobaczymy, co wtedy się stanie. Znaczy, ja nie wymyśliłem sobie tak teraz od czapy, że to jest taka teoria, która dość powszechnie krąży w świecie polityki i mediów. Ja sobie, szczerze mówiąc, nie wyobrażam takiej sytuacji, że partia, która wygrywa wybory, zostaje drogą gierek partyjnych odsunięta od możliwości rządzenia. Nie, no są trzy kroki, jeśli nie uda się stworzyć rządu większościowego. To by pokazywało, że Polska do standardów demokratycznych ma naprawdę bardzo, bardzo daleko. Znaczy my wiemy, że ma daleko, ale to już byłoby naprawdę bardzo daleko. Więc zobaczymy. Wygramy wybory na pewno. Jeśli wygramy je tak, żeby rządzić samodzielnie, to dobrze. Jak nie, będziemy szukać koalicjantów. Nie jest prawdą, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności koalicyjnej. No Janusz Piechociński podobno jest trochę tak jakby do wzięcia, tak przynajmniej wczoraj media donosiły. Dziękuję. Jak wygramy wybory, koalicjanci ustają się w kolejce. Zapewniam pana. Ach, do oferty właśnie słyszeliśmy. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. A pytał jak zawsze Piotr Gursztyn na zegarze 8:52.